niedziela, 12 listopada 2023. Zobaczcie, takie oto kolory w lasach, a w górach sypło śniegiem. Same na dzisiaj 5 stopni, więc naprawdę hardcore zimowy. Chociaż widać wszędzie, że jest oczywiście jesień, ale nie ma co próżnować. Miały być dzisiaj słupki już, ze względu na tę nocną ulewę, jako była. Musiałem to odroczyć, ale myślę, że już za tydzień czy rowerem, czy piechty słupki będą. Tym bardziej, że dowiedziałem się kilka nowych faktów od takiego pana Mirosława. Tak więc nie będziemy oczywiście pokazywać kaj, jakie słupki, znaczy jakie słupki to, ale nie ujawnimy kajsy. I żeby ich nie ukradli, nie? Dobra, no to dzisiaj taka rajza w kolorach jesieni. Mam nadzieję, że nie będzie deszcza. Prognozy wskazują, że ma nie być deszcza. Kaj się udą, tam się udą. Niezbyt daleko, bo jutro na pierwszą zmiana. Tak więc nie ma co szaleć. No to jestem już na terenie Chybia. Ponoć kaj tu są słupki. Widzicie kolegę? Jest słupek, jest. Fajnie. 46, to jest komora cieszyńska chyba. No i jest taki oto kolega tutaj. Komora cieszyńska w Chybiu. Numer 46 bodajże. Ja 46 przy popce. Cisnęmy dalej. To jest teren Chybia. Nie wiem, czy mi się tam uda podjechać dalej. Są tutaj te słupki. Które są też niestety psy, które nie mogą wywęszyć, a raczej już wywęszyły. I no przegonić tutaj. Słupki są, widzę je. Ja chciałbym tutaj się przejechać. Nie po strzeżenie. Zgodą, że miało nie być słupków dzisiaj. Wszystko przez takiego jednego faceta. Którym za wczoraj go było. Teraz pytanie, jak ja się mogę wjechać. Chyba, że część tych słupków zaginął. Teraz jest tam ktoś dali. Mnie temat zaś ściągnął. Nie było zaplanowane na dzisiaj. Zresztą dzisiaj nic nie było planowane. Były słupki, ale kainzy w planach.
ale czy to tak jakoś wyszło, no to trudno się spodziewać czegokolwiek. Ja się tu poważym i poszukam, może jakieś zdobycia słupkowe będą. No i jak łatwo zauważyć, znajduję tych kamieni teraz dosyć sporo. No niestety ten tu za bardzo nie miał szczęścia. Już go ząb czasu dopod, ale idę brzegiem lasu. Już mu chyba z 15 nie pokazuję wszystkich, no bo nie ma to sensu. Robię jedno zdjęcia, ale jest fajnie. Poza tymi psami. I mamy kolejny słupek TK na granicy lasu w Chybiu. Potłuczony słupek był jeden i na ten temat się tutaj skończył. Dotarłem do sztreki, więc temat w tym się pomału zamyka. O ile jeszcze przy tej sztrece nie znajdziemy słupków Nordbachen. Ja się tu będę wracał jeszcze, także na razie jadę fest pomału. Moje pytanie jest takie, kaj mnie ta dróżka zachudzi tutaj. A na razie to jak się słuchaj mi. Dobra, dobra, nie tym. Ale musi zapłonić. Pierdolę, ledwo że zjechał tutaj. Ale już dać. Nie no to. Tak byś. Nie no to. Tam tak przy tej. Albo mnie się to tak zdo. I będzie to w ten sposób, że ta droga będzie. Ta przecinka będzie granicą lasu i terenów kolejowych. Liczyłem mało gleba, siedłem się tutaj, ale wsadziłem nogę do tej wody, która jest teraz kierownica. Szybko żech wyciągał, żeby mi się woda do szczewika nie nabrała. Na szczęście się nie nabrała. Ale zarośnięty teren i także w los. Mam nadzieję, że żech przeciepki nie połumął zaś. Pierunie jasne, poślizłeś się, wszurłeś na tym czulstwie tutaj i tak się to porobiło. Idziesz kurczę człowieku i się wydupisz. No ale cóż, to mam nadzieję, że wyschnę szybko. I będziemy mogli dalej jechać na rajza. Tak jak się zastanawiał, kiedy się wydupię na tym wszystkim. Ale no cóż, kurde, mokre to mam. Wyjemy. No i okazuje się, że się nie będę wracał, bo w pewnym sensie, że się tego nawet spodziewał. Wyszedłem do drobli. Tutaj jest dalszy ciąg tak ulicy Zielonej Chybiu. Mogę już powiedzieć. Drobla tako. I miałeś tu jechać, bo mnie te słupki zakłóciły kaindzy. A więc zatoczyłem w pewnym sensie takie półkole, bym powiedział. Raczej tutaj słupków TK bych się nie spodziewał, chociaż wszystko jest możliwe. Jechałem tu setki razy, ale
nigdy żeś ich tu nie widział. Nie zwracałeś po prostu na to uwagi. Więc moje pytanie brzmi, czy słupki tutaj są? A jeśli są, to ile? I co, jaki odcinek? Wydaje mi się, że nie powinno ich tutaj być. Ta ulica tam za nami potem przechodzi, a już zataszamy od pętlę, przechodzi w ulicę Podgrobel na Zarzeczu. Myślę, że się tam przejadę, bo dawno tam nie był. A słupki, wiem, że idą dalej w stronę Zabłocia, tego lasu tam. Nie będę już tam dziś oszeł. Ja, no to tak symbolicznie zatoczymy ta pętla pieszo, rowerowo, bo to i piechty było, i na kole. I mam nadzieję, że będziemy iść dalej. Może jakiegoś kesza jeszcze dzisiaj znajdziemy. Kto wie. A dzisiaj też nie ma co za dużo realizować. Jest granicznik jakiś, ale to jest współczesny. Nie ma co za dużo realizować, bo jutro trzeba stować do czwartej, o czwartej do roboty na szóstą. Ja i tam brzech szedł. I tu była pętla. Chociaż mnie interesuje ta druga tutaj teraz. Ta ja tu zajada. Pewnością do rzeki Bajerki. No taki czas mamy, to możemy sobie pojeździć po naszym lesie. A już jakieś słupki się trafią. Chociaż tak do mnie powinno ich tu być. Ale jak znajdę, to się oczywiście odezwę. No interesuje mnie, kaj to tu prowadzi. Przykopka jest. Popka skręcę. Chcę trochę odpocznę. Chciałem zrobić zdjęcie. Odpolił się mi internet w telefonie i zobaczcie. Jak ja słyszę i widzę coś takiego, takie wiadomości, jakby to nie wiadomo co miało przyjść. Jakby nigdy w życiu u nas śnieg nie sypał. No to po prostu szkoda słów. Takie pierdoły wypisują. Ludzie w to wierzą, jakby to jakiś Armagedon miał nadejść. Dejcie se na wstrzymanie, słuchajcie. No i okazuje się, że tamta droga mnie zakrudziła do torów. Potem była następna. I zakrudziła mnie zaś z powrotem do grobli. Czyli drugie kółko też zrobił. Andrzej się trochę dychnął. No to teraz z konieczności, żeby trzeci raz tą drugą nie jechać, pojadę na Zarzecze. Słupków już szukał. Nie będę, może się mi uda do Strumienia zajechać. Tam mam dwa kesze do znalezienia. I może tam kaj ze Strumienia na drogą myśl do chałupy. No bo za godzinę już się będzie robić śmawo i zimnawo też, że teraz mi jest przez ciepło. Staro droga, ona już jest na starych austriackich mapach, słuchajcie, także no, niebywało sprawa. No i ciekawe, czy jutro pojadę rowerem do roboty, bo jest trochę ciła to pogoda, ale nie oszukujmy się, że kończą się mi te rajzy rowerem do roboty. Zbliża się grudzień, za jakieś dwa tygodnie. No i koniec sezonu. Myśmy się wczoraj ugadywali przy rajzie niepodległości na Sylwestra, na zakończenie sezonu, słuchajcie. To po prostu strasznie szybko przeleciało. No ale wiecie, lepiej
żeby się ruszać, jeździć na tym kole, rajzować, aniżeli co? Aniżeli siedzieć w chałupie, oglądać jakieś głupie filmy na mobilioku, dawać to na cały regulator, bo co niektórzy tak robią, żeby innych wynerwiać. Ja dajże się nakręcił, ale jak zobaczył ta wiadomość na tym mobiloku, to po prostu szok, jak się ludzie dają przez te mobiloki tylko zmanipulować. No dobra, cisniemy na zarzecze. Słupków tutaj raczej być nie powinno. Ale to co, żeś chciał, to żeś widział. Dali pewnie te słupki są tam na zarzecu. Widziałem tam przy ulicy Leśnej w Chybiu conikierę, więc one się tak ciągną aż pewnie do wału goczałkowickiego. Bo tutaj też mamy właśnie niedaleko zalew goczałkowicki. Dodaję jezioro, ale to tak generalnie rzecz biorąc to jest zalew, bo przecież to jest sztuczne. W żaden sposób to nie powstało naturalnie, tylko poprzez zrobienie tamy na Wiśle. Ale się teraz fajnie zrobiło. Szkoda, że no na godzinę, bo zaraz będzie się robić zima. Ale widzimy tak, już zaawansowano ta jesień. No słuchajcie, no nie ma co. Strasznie to szybko zleciało. Tutaj się idzie zajechać właśnie w lewo do Chybio. I tam też są słupki. Tam te słupki już żeś widział. Ale tych, co że teraz poszedł, to nie. I oczywiście, jeżeli tylko będzie okazja w zimie, a raczej pewnie nie będzie, bo będą narty, już się szykujemy do tego. Już karnety są w sprzedaży. Będą narty. No to będziemy się zajmować nartami. Keszenom też teraz spowolnią, ale na wiosnę zaś pewnie ruszymy z tematem. Jak zrobię, tylko dopiszę. Mam jakiś rowerzysta czeko. Jakiegoś, nie wiem. A wezmę go, albo nie. Ale też tak realizuję jak ją. Po terenie. No, tylko, że on ma SPD-ki. Może było słychać charakterystyczne kliknięcie. Jak to tu zimnie wygląda. Pamiętaj, że jest bardzo fajnie przejezdne. Tu by się można było też na skitury wybrać. Jak idzie śnieg oczywiście. Zrobić co ta korajza tutaj. Trzeba jechać ze skiturami do gór. A gdzie śniegu u nas, to będziemy robić u nas. Dobrze, że jeszcze nie ma tak zima. W tej chwili jest nawet cieplej, bym powiedział. Widzicie, że jadę bez rękawic. Aby tak ciepło było co najmniej do godnych świąt. I jeszcze najlepiej w Sylwestra. Nie musi być śniega w Sylwestra. Zezwalą na odbiór. I na ciepło tam. Ale tylko na ten jeden dzień. Przyszniemy dwunio fes ściętym drumem. Dobry.
zaczepię mi tą kamerą, pewnie też wszystko tu jak sto pierunów będzie się tu wyrypać. Jednak gleba mi na dzisiaj już wystarczy. Na Biorzeżach po wczorajszym rowera nie ma. Dzisiaj będzie zesrany jak sto pierunów, ale chyba Jemenia to jest. Jemeni wyda to. To już nie będzie problem. No, tu mamy Feuerwehra za rzeczę Frelichów. No, widać, że tu jakiś remont był. Znaczy też druga zrobiono. Tu siedziba też Towarzystwa Miłośników za rzecza była. Jako izba regionalna. Gospodarzem sali jest pani Beata Janota. Jest tu jakaś sala taka na imprezy, na rozmaitej burstagi. A ja cisnę nie indziej jak tam, nie ka indziej jak tam, bo tam chcę wam coś pokazać. A im zaś zech los do lasu. A co? To za chwilę oboczycie. Jest tu pewna ciekawa rzecz. Kajże dawno nie był w zasadzie. W tym roku rzeszki jeszcze nie był. Także trzeba się tam pokazać. Jak ktoś ogląda maraton Wisła 1200, to mogę śmiało powiedzieć, że to jest pierwszy taki piorunowacie trudny odcinek tego maratonu. Jak ktoś bierze w nich udział, no to już wie, o co chodzi. Że hasło wały już budzi respekt. A ja właśnie na te wały zmierzę, ale to nie są byle jakie wały. Teraz trzeba przeciepać, żeby troszkę wymarło. A teraz napięcie się buduje, co tam jest za tymi krzakami, co tam będzie widać. Czy rzeka, czy co? No, w pewnym sensie rzeka ja. Jeszcze nikt nie widzi. No, ja już widzę z oddali, ale jeszcze nie. I tu jest właśnie trasa Wisły 1200. Boczcz wały zryte przez dziki. Także wtedy, kiedy oni tu jadą w lipcu, czy kiedy to tam jest. Jak kiedyś pokazywał też, to naprawdę jest wyczyn jechać po takim poranym jeszcze jakieś 1200 km do Gdańska. No, naprawdę. Szacun dla nich wszystkich. Aż te pieruny tu kopium. Tu i tak nic nie znajdą. No ja nie przejadę. Nie ma szans. No to to jest dali za rzeczę. I słuchajcie, teren jest taki, że widać sama woda, nie? Za tymi gałęziami. Ale to było kiedyś za rzeczę właśnie. Do 1950 czwartego roku było to za rzeczę, a ślad tego, że tam było jakieś życie, to teraz możecie se obejrzeć. Tam jest zatopiony schron z czasów II Rzeczpospolitej, II wojny światowej, jeden z fortyfikacji Armii Kraków. Także naprawdę jest tu kawał historii na tym dnie. W 2002 roku ja tu zwiedzał te tereny, nie było wody, słuchajcie. Tamka i teraz wam pokazuję, tam mniej więcej było centrum Zarzeczo, był kościół, był cmentarz. Ten cmentarz jest przykryty takimi betonowymi płytami, takimi jak się robi drogi też.
Także jest to naprawdę kawał historii, a jeżeli ktoś chce ta historia poznać, to zapraszam na stronę internetową pana Zdzisława Nowrotka, nowrotekhoste.pl, i tam jest właśnie opisane to też, bo w tym roku jest 800 lat za rzeczą. Ja mam książkę od niego, za rzeczę. Ja kurde pomyśleć, że tam były rajzy rowerowe, nie? W maju 2002 roku po tych terenach jest ta woda. Chciałbym jeszcze coś takiego doświadczyć, ale naprawdę było to niesamowite przeżycie. Szkoda, że wtedy, żech nie miał kamery, żech nie nagrywał tego, bo to doprawdy było coś niesamowitego. Tam genau na wprost jest taka zatoka, tam była kaplica na Gołyszu. Ja tam był przy tej kaplicy i te zdjęcia są w tej książce u pana Zdzisława. Ja tam je na tych zdjęciach. O, tu będzie lepszy. Żeby też nie ciulnąć się tam. Dupnąć sobą, oby ten byś nie chciał. I tam właśnie, tam w tym rejonie była droga, tam kiedyś był kościół i cmentarz. Cmentarz jest dali zresztą. No, że zalot. Zabetonowany swego czasu. On od razu nie został zabetonowany tymi płytami. Taki betonowy sarkofag jest zrobiony. Czemu? No bo nie zrobili tego po prostu. O, teraz kurczę będzie lepszy ten bunkier. Schron widać. O. I tam kawałek dali już płynęła Wisła. Także nieźle, nie? A tu mamy jakiś łabędzie. Tam koło tego schronu była droga, za nim też była droga i ona tu tak szła. To była droga ze strumienia do Zabrzega. Tu jest naprawdę kawał historii. Co tutaj się działo, jak tych ludzi wysiedlali. Tutaj są jeszcze fundamenty tych chałup. Jakby ta woda wyloć wszystko, to by pewnie my je znaszli bez problemu. Nie, drogi, wszystko było bardzo dobrze wtedy zachowane. Nie wiem jak teraz by to wyglądało, ale naprawdę to jest niesamowita historia z tym jeziorem. Ja, są my na brzegu jeziora, jak widzicie, są tu jeszcze fundamenta jakieś widoczne, tam już dali się nie do zdjąć, ale to jest dowód, mocie, że były tu chałupy. A dzisiaj tak lokalnie. Może słupki byłoby spoko, jakby tutaj się udało znieść. Raczej byłby szczęśliwy. Jeszcze tu nie jechał chyba tym chodniczkiem nigdy. A też się mi nie śpieszę za bardzo. Nie wiem, czy pojadę do tego strumienia, ale też mi się za bardzo nie chce. A ten chodniczek mnie tu zainteresował. Dziwam się, może słupek będzie kaj. Kurde, te lasy też tutaj cną na potęgę. Słupek jak będzie, to po lewej stronie. Stare takie strony. Tak po tych lasach realizuje. No ale słupki nie chcą, ale już. Jednak się potwierdza moje przypuszczenie, że także jechał i tu
myślałem, że pewnie tu będą słupki i woros się obracą i faktycznie mamy słupek. Komora cieszyńsko? Z pewnością. Tak mi się to... No jasne, ale jest komora cieszyńsko. Także mamy cię gościu. I słupków są tysiące na całym Śląsku Cieszyńskim, ale tu w tym rejonie, tam dali już jest wał, także nieźle. To jest ulica Rybitwy, no nie wiem co to jest za miejscowość, ale słupki tu będą. Czy Frelichów, czy już za rzeczę, ale chyba za rzeczę jeszcze. Decyzja jest taka, że zjadę do chałupy. O, proszę. Trafiłem się na rowerze. Powiem tak, że dumnoski nie jechał. Ale fajne tereny. Gańba. I to fest. Za dużo jeszcze tymi samymi trasami. To jest to bieda. 4 stopnie kurcze już jest. Także robi się troszkę zimnowato. No, w nocy ma być 0. Także będzie ciekawie, jak będę jechał do roboty. Planuję ciągle jechać rowerem. Ale czy to wyjdzie? Wy już to pewnie wiecie, a jo, nie. Dobra, ale dopiero ulgę, a kojarzę tego terenu. Skoczyło mnie tu trochę. Jadłem segynał na Polarkach. Słuchajcie, wyjeżdżali od Kadina i wymusili mi pierwszeństwo. No i jest zwykły rowerzysta, oni są rowerzystami na szosach. A i by tam ustąpić pierwszeństwa. Wymusić. Pożarli grochu był Kadina, no to energia jest. Mam takie dziwne wrażenie, że zdaje mi się, że jest cieplej teraz. Albo ja się bardziej rozgrzał. Może ty może za rękawice założyć? No i ja. Ja. Długie oświeć za ślep. O, tak to definitywno pękla tutaj zamykamy. Słuchajcie, nie wiem czemu, ale tu jest zawsze piorunowy ruch na tej drodze. A co się stanie, jak zawrzą ten przejazd kolejowy? Jak będzie budowa wiaduktu, to pewnie pierwsze wiadukt wybudują, a potem będą zabierać ten przejazd. I już go nie otworzą, bo go po prostu zlikwidują. Podpisali umowę. W przyszłym roku ma ruszać cała inwestycja związana z tą sztreką Czarnolesie Zebrzdowice, konkretnie Zabrze-Brzdowice. Także jest ciekawe, czy tam w Czarnolesiu, żeby też tych wiślanych słupków nie wyrzucili. Obydzie, a ja zaś nie popuszczę. Nie wolno popuszczać. No tu jest już Brunów. A nie widzicie tego za bardzo. Wam pokażę, jest tylko lampa. Otóż
Widzicie, jakie tu są stojaki na rowery? To są fajne stojaki na rowery. Bardzo fajne, nawet bym powiedział. I takie powinny być. Wszędzie. Bez odbioru. No to już żegnam się ze wszystkimi, ja jestem w Bigocie. Będziemy kończyć już ta rajza po Cimoku, więc zrobiłem sobie rundkę jeszcze tutaj po mojej okolicy. No nie ma źle, nie ma zima, mimo tego, że jest tylko 3 stopnie, ale nie ma wiatru, słuchajcie, także jedzie się fajnie, a ja już wągodą wszystkim. Trzymajcie się ciepło do następnego razu. Trzymajcie się i do zaś. Hej.